Siemanko, no nie. Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek i witam was w kolejnym o wszystkim i niczym, który normalnie prowadzi Bielak. W tym wypadku będę to ja. Proszę o wybaczenie, jestem brzydszy i tak dalej, ale Bielak stwierdził, że nie za takie pieniądze, no i już nie mogę go wykorzystywać. Trochę słabo, no ale kurczaki. Tak to bywa. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Jak wiecie, Bielak się leni. Bielak ma wszystko w dupie i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem go zmusić, no ale niestety nie chcę na razie wrócić do nagrywania. Powodów jest kilka. No nie mogę mu płacić, bo no problem jest taki, że kurczaki, niestety mam sesję. Mam sesję i muszę się troszkę uczyć i wiecie, to jest takie problematyczne. Człowiek musi udawać, że coś umie, że coś wie. Te studia i tak nie są ci potrzebne, ale uczysz się. Pilnie, grzecznie się uczysz. No i właśnie tak wychodzi, że nie mam czasu pracować i dawać mu hajsów, dlatego powiedział, że on za darmo nie będzie robił, no i się leni. Więc w tym wypadku jestem to ja. Wiem, że część z was myśli, Boże, jakie podobieństwo, ale nie. Nie, mylcie się. Ja nie jestem Bielak. Przynajmniej nie uznaję się. Kurczaczek. Kiedyś to będzie wytłumaczone, ale to kiedyś. Kiedyś jak będę stary, głupszy, durniejszy, mniej mądry. I znudzi mi się kopanie go w tyłek, żeby robić na YouTube, ale okej, koniec o tym. Słuchajcie, witajcie moi drodzy. Świecę się jak diabli to ze względu na lampę. Kiedyś się tu już spacerowałem kilka, w sensie Bielak spacerował kilka razy z wami, ja niestety nie, przykro mi. Okej, ale kurczaki, robimy vloga, pseudo. Otóż witam was moi drodzy. Co się działo od ostatniego czasu u Bielaka, nie wiem. Co się działo u mnie, no cóż, funkcjonuje, wiem, że wy nie chcecie tego słuchać, no ale wypada powiedzieć, w telefonie milcz. Jestem studentem, studiuję, mam sesję, niby nie mam czasu. Powiem wam, że kurczaki, sesja to jest taki dziwny czas. To jest taki dziwny czas, kiedy człowiek, student, zaczyna więcej palić, zaczyna więcej pić. Nagle wszystkie imprezy stają się fajne. I każde wyjście poza dom jest bardzo przyjemne. No ale to rozumiecie, no student się nie chce uczyć. My się nie chcemy uczyć. Mam dużo notatek i czytałem je już 6 razy plus książka, ale wiecie, jak się ma 6 egzaminów. W sumie powiem wam, jedna jest prawda, którą zapamiętacie do końca życia, bo część z was to są młode osoby, no jakoś tak wyszło. Zapamiętajcie, sesja trwa do października. Do tego czasu możecie zdawać i to nie ma większego problemu w zasadzie. Ostatnio miałem właśnie przypadek, że zrobiłem na to płatę 17 zł za legitymację. Okazało się, że już za nią zapłaciłem. I kurczaki, pani z dziekanatu do mnie dzisiaj dzwoni. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, pani. Pani mnie bardzo lubi, już wysyła mi co miesiąc przypomnienie tam, że mam coś załatwić, plus zawsze spóźnione latam z wszystkimi wpisami na zajęcia. No ale to jestem ja. Zrobił pan na płatę 17 zł, a ja jo, 17 zł, pójdę do kina. No i muszę pisać jakieś pismo, skanować swój podpis, ja nie mogę tu wodu wysłać, Boże, co to jest za idiotyczny sposób. Zresztą wyślę zdjęcie, nie wyślę skanu podpisu, tylko wyślę zdjęcie. Tak robię ostatnimi czasy, bo jakoś nie widzę sensu skanowania, szczególnie, że nie mam skanera. Jestem biedny, Boże, ale będę zamulał. Już poszliście? Już? Makasz? No, święty spokój. Dobra, słuchajcie moi drodzy, jeszcze tak, dobra, okej. Zasady prowadzenia vloga. Mów o tym, o czym się znasz, czyli o niczym, czyli mów o wszystkim i o niczym. Haha. Okej. Przed chwilą, jakiś czas temu, w sensie jakieś na przestrzeni 5 godzin, byłem z moją znajomą, która tam, odpowiedziałem, na dworzec pojechała do swojej miejscowości, gdzie mieszka. I miałem taki przypadek, szedłem na przystanek Politechnika, jak ktoś wie gdzie. Przystanek Politechnika w Krakowie. No i wiecie, tam, no niestety, wiecie, są te ci ludzie marginesu, czyli tak zwane żule. No niestety, są osoby, które kurczaczki się stoczyły. No i jest lekka problematyczna sytuacja. Kasę, no ja daję pieniądze. Wiem, że pomagam się im stoczyć i tak dalej, ale wiecie, miałem 3 przypadki, kiedy dałem bułkę. Z czego raz wszystko spoko, pan był bardzo szczęśliwy, a 2 razy zostałem wezwany, i co ja mam kurczaki z tym zrobić? Aha, fajnie, to
to człowieku, ja ci daję jedzenie, żebyś mógł sobie coś zjeść, a ty masz problem, że to nie jest hajs, żebyś mógł sobie wódki kupić. Właśnie kiedyś robiłem na ten temat badanie. Wiecie, że 95 albo 93% bezdomności to jest alkoholizm? Niestety tak to jest, bo w tych wszystkich schroniskach dla bezdomnych coś mi tam bzyczy. Nie wiem, czy to będzie słychać. Niestety w tych wszystkich schroniskach dla bezdomnych jest jeden warunek. No, trzeba być trzeźwym. Niestety wielu tego nie przestrzega. I wracając do sprawy. Na przystanku Politechnika przechodzę obok i widzę człowieka, który spadł z ławki. Obok niego siedzi inny żółek. No to myślę, okej, człowiek spadł z ławki, no to logika. Oczywiście wszyscy przechodzą. Nie dziwię się w sumie, bo to też taki trochę nieprzyjemna sprawa. No i właśnie tego żółka pytam, to jest pana jakiś znajomy? Nie, ja właśnie przyszedłem. Oczywiście pod wpływem. Jakąś grzeczność nakazuje papieroska albo coś. Nie, dziękuję panu ślicznie, ja zaraz tu najadę. Oczywiście, no spoko. No i podchodzę do tego leżącego na ziemi. Koleś leży pod blackiem, oczywiście szybkie badanie. Krew nie ma. Trzeba dotknąć, sprawdzić, czy jest puls. Puls jest, no i tak. Słychać, koleś śpi, no ale woni alkoholem, że aż sam chyba będę miał spromil. Nie, naprawdę współczuję tym osobom, oczywiście, ale no cholera jasna. Się bije, się nie żyje. No, to jest już trochę też, mam tak wyrobiony taki pogląd przez swoje życie ogólnie, przez swoje sytuacje, że to tak funkcjonuje. Oczywiście można iść tam z kumplami się nawalić w rodzinnym towarzystwie i wszystko jest spoko, ale osoby bezdomne pijące, no to pożal się Boże. Kurczaki, w sumie z żółzwierzami mam trochę takich opowiadań. W sensie jedno z opowiadań, które pamiętam, było jak miałem gdzieś iść zajęcie na Blackiej, kolejny Kraków, kolejna część Krakowa. Miałem iść na zajęcie na Blackiej, no i idę gołębią, no i akurat miałem tak, że miałem wtedy przeskok z papierosów innych, w sensie normalnie paliłem Lucky Strike, później się na PS-y przerzuciłem. No i miałem tam, wiecie, trochę Lucky Strike'ów plus świeżutką paczkę tych PS-ów. A przechodzę obok, no i przechodzę obok czarnoskórego, nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie. Chyba to jest poprawnie politycznie. Przechodzę obok tego czarnoskórego i wiecie, i widzę, że paznokcie krogulce jak diabli. W sumie bałbym się, że jak tam poda rękę, to zadrapię. I próbuję zwijać papierosa. Nie wychodzi mu to zbytnio. Wiecie, przyszedłem dalej, poczułem takie plink. Zorientowałem się, że mam tą drugą paczkę. Wyjąłem paczkę, oczywiście wsadziłem tam zapałki do środka, podałem mu. I powiem wam, usłyszałem najpiękniej powiedziane: oh, you are a good boy! Wiem, że to you are a kind man, są coś takiego, wiecie, o co chodzi, że szczodry człowiek. Ja się tylko uśmiechnąłem i odszedłem, ale to było taką piękną polszczyzną. W sensie polszczyzną! Kurczaki Tomek, nie bij to. To było powiedziane taką piękną angielszczyzną z akcentem i powiem wam, że nadal się zastanawiam, co ten człowiek tam robił. Bo to było tak, jakby to był jakiś homeless ze Stanów Zjednoczonych i naprawdę się zastanawiam, kto to był albo co robił w Polsce. No ale wiecie, no to tam, to nie jest w sumie nic dobrego, żeby dawać mi te papierosy, dawać mi te pieniądze, ale mam taki mały zwyczaj, że jak zbliża się okres świąteczny, ja wiem, że to wszystko idzie na wódkę, ja mam tego świadomość, ale zawsze jak gdzieś idę do dyskontu, chcę kupić sobie coś do picia czy coś w tym stylu, mam przygotowane 10 zł w kieszeni, zawsze daję te 10 zł i życzę wesołych świąt. Może to jest głupie, bo no na pewno to jest głupie w jakimś tam stopniu, ale jakoś, mimo że jestem tym ateistą, tak ja... Nie, przepraszam, nie jestem ateistą, ja jestem agnostykiem, tak? Ja wierzę, że coś stworzyło ten świat, nie wiem, czy to był... Ahmed, zaraz bym jakiś kalifat załatwił. Czy to był Mohamed, czy to był Bóg, czy to był Jahwe. Ja uważam, że to było wszystko w jednym. I nie jestem w stanie się przyszpilić do tej jednej wiary, dlatego, tak jak to się mówi, poszukuję tej wiary, wiecie, o co chodzi. Miałem kilka dyskusji z bardzo fajnymi pastorami. Kilku księży, oczywiście tylko kilku. Spotkałem bardzo sympatycznych ludzi, z którymi mogłem porozmawiać. Mój najlepszy przyjaciel jest wyznawcą Świadków Jehowy, więc wiecie, ten kontakt ze wszystkimi religiami pokazuje nam, że one są bardzo podobne. Oczywiście część z was już Jezus Maria.
Świadkowie Jehowy, o, przychodzą i roznoszą te gazetki. Nie wiem, czy wiecie, że oni w swoim, w Biblii jest napisane, żeby szerzyć swoją wiarę, więc można powiedzieć, że oni na swój sposób tam funkcjonują zgodnie z tymi zasadami biblijnymi. Oczywiście ja tego nie komentuję i nie mam zamiaru nikogo nagadywać do zmiany wyznania, bo to jest wasza pilna sprawa, ale tak jak mówię, taki duch świąteczny, że tam wszystkie wesołych świąt, to zawsze mam to 10 zł. To będzie prawdopodobnie najdłuższy vlog. Ja wiem, że ja przymulam i tak dalej, bo mnie się nie da długo słuchać, ja mam tego w pełnej świadomości. Jakbym miał tu kogoś, z kim mógłbym rozmawiać, to by było kurczaki prostsze. Możecie mi uwierzyć. Okej. No to pan pijany już w sumie można powiedzieć zaliczony, coś lepszy mi, ale okej. W ostatnim czasie, pomyślmy, co się działo w ostatnim czasie. W sumie nie wiem, co się działo w ostatnim czasie, ale mogę się wam podpalić. Jadę na Orange Pod Soul Festival, 13, 14, 15, karnet 3-dniowy. Tak, wiem, że mam sesję, mam tego pełną świadomość, ale mam przedtermin z egzaminu 10, jeden, na który się bardzo pilnie uczę, więc będę miał trochę wolnego czasu, no i będę mógł sobie poszaleć. W sumie z wielu fajnych wykonawców, wielu takich, których też nie trawię, no ale to jest zawsze okazja, żeby ze znajomymi, wiecie, pojechać ze znajomymi, można się nawalić. Rozumiecie, o co chodzi. Chyba. Chociaż tak w sumie, kurczaki, swoją drogą, myśląc o tym, jakich ja mam widzów, to jest ciężka sprawa. Muszę w ogóle sprawdzić sobie samą analitykę, bo nie przeglądałem już dawno. Ale no, mam nadzieję, że część z was chociaż jest starsza. Wiem, że Folien jest starszy. I Blind. Dobrze, ktoś jest starszy. To już wszyscy młodzi. Tak tego nie będzie oglądał, bo stwierdzą, o, Bielek wrzucił vlogę. O, zgroza. Okej, kontynuujmy wypowiedź. Właśnie! Bo jak wiecie, ja jestem grubaskiem z internetu, tak? Ja jestem masywny chłopiec. Masywny, tak sobie to tłumaczę. Ja się śmieję, że jestem misiem. Jakoś tak wyszło, że dziewczyny do mnie mówią misiu. Tyle wygrać. I zapewne część z was mogło to notować, jak wygląda sprawa fast foodów. Otóż tak. Ja nie będę ukrywał, bo z fast foodami mam styczność, a żeby nie Będziemy nie promować marek, lolololololol. Zawsze wolałem KOD-em, if you know what I mean. Bo jakoś tak, wiecie, jak są te akcje, że są kurczaki w M, jakie były te afery, że kurczaki były mielone w całości, czytaj, wiecie, to była... Są te zdjęcia, gdzie kurczaki są wrzucane do takiej wielkiej maszyny, są mielone na papkę z kośćmi, oczami, etc., etc. i są robione z tego McNuggetsy. O, już spaliłem. Mniejsza, ale chyba jest wolność wypowiedzi. Chyba. Zresztą nuggetsy są wszędzie. Tak, to, że tam było M, to było przypadkowe. Będę się tego wybierał. A ja akurat w Kaja jakoś, wiecie, te kurczaki, no oczywiście to też jest totalna chemia i masakra maczana w oleju. Ale te kurczaki jakoś wydają mi się tam lepsze i zawsze byłem większym fanem tego niż tej, niż wołowiny z M. Ty, ale jakie mają kurczaki świetny slogan. Patrzcie, cokolwiek nie powiesz, to wiadomo, że to oni. Ale okej, dobrze, Burger King ich beszta na bieżąco, więc myślę, że ja nie będę tam jakimś większym problemem. I tak, no i tak jak mówię, zawsze wolałem KOD-em. BG to jest akurat zupełnie inna sprawa, bo nie miałem zbyt dużo spójności, bo to jest marka, która dopiero w zasadzie, no już nie wchodzi, ale weszła od niedawna do Polski. I mamy te knajpki, no ale tak jak mówię, fast foody na pewno nie często, bo są niezdrowe. Ja sobie wolę makaron, no właśnie, jestem makaroniarz. Wolę sobie makaron zrobić w domciu niż wpieprzać jakieś tam kurczaki na mieście. No ale wiecie, jak, czasami są takie, jak sobie pamiętam, po którymś... Jezus, kiedyś miałem taki dziwny dzień w szkole, że mieliśmy strasznie luźno i pamiętam, później z grupą znajomych właśnie skoczyliśmy tego KFC-a. A, i po konwentach. Po konwentach KFC jest świetny. A słuchajcie, po konwencie, tak jak miałem pracę, że pracowałem w Saturnie pracowałem jako reklama w zbroi szturmowca. To właśnie mój znajomy Jok. Słuchajcie, kubełek Classic po turpingu jesteście w stanie wpieprzyć cały.
Gwarantuję wam to. Nieważne, czy będziecie mojej masy, czy będziecie mniejsi, wpieprzycie cały kubełek, bo będziecie tak głodni, nie widząc niczego do jedzenia przez 5 czy 6 godzin chodzenia w zbroi, że tak właśnie będzie. No ale to chyba już mniej więcej powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. I chcę powrócić, kurczaki, jeszcze do jednego tematu. Nie wiem, że kurczaki powtarzam jakoś tak w cenzurę. Słuchajcie, dostałem kiedyś pytanie od któregoś z fanów, których poznałem w Toruniu. Nie pamiętam, który to z was. Wybaczcie, bo ja wiem, że wy to oglądacie. Akurat wy to oglądacie, serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że się spotkamy, no i liczę na te pierniki. Nie no, żartuję. O co chodzi? Temat islamizacji Europy. Właśnie, ktoś wspomniał o islamizacji Europy. Teraz są takie jaja z islamizacją Europy, no bo tak. No bo prawo szilatów chcą chyba wprowadzać w Belgii, ogólnie te dawanie imion Ahmed. Ja nie robiłem żadnego researchu, to jest wszystko, co ja pamiętam z głowy. I powiem wam tak, może Europa będzie zislamowana, właśnie poprawność, czekajcie. Kurczaki. Zislamizowana? Tak, może Europa będzie zislamizowana, ale słuchajcie, nasza zaściankowa Polska, to nam nie grozi. My mamy tyle łysych karków. Oczywiście te łyse karki grają w CS, ale jak będzie trzeba, to spokojnie. Jak będzie trzeba, to nagle wszyscy się poznają i u nas w Polsce nie dojdzie do islamizacji. Mogę wam to gwarantować. Przynajmniej nie przez najbliższe 10 lat. Były wybory europarlamentarne. Mam nadzieję, że kto mógł, to poszedł głosować. Kto ma znajomych na fejsie prywatnie, w sensie Tomka Niebielaka, to wie, że... chyba wie, na kogo ja głosowałem. Właśnie ostatnio cały czas się śmieje. Na czarnego konia. To już każdy wie. Tak. Tylko, że nie będę dyskutował na tematy polityczne, bo to nie jest purpose of this channel. Tak, wiecie, z zabajerem angielskim. Były eurowybory. Islamizacja, dobrze. Kurczaki, czy ja o czym zapomniałem? Nie, bo ja tu przyszedłem w ogóle bez przygotowania. Ja jak zawsze zaczynam siadać przed kanapą i po prostu nagrywam. Kurczaki, nie wiem jak to robię, ale tak jest. Swoją drogą! Jej! Mam temat! Zaraz wam się przywiną fotki. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno temu, jakieś półtora albo dwa lata temu, wrzucałem zdjęcie Bielak Wagon. Bielak Wagon, czyli Garbusa, którego mówiłem wam, że będę remontował. Część z widzów, która śledzi mnie już od dłuższego czasu, będzie wiedziała, o co chodzi. Część z nowych widzów nie będzie wiedziała, o co chodzi, dlatego przebiję kilka starych fotek i kilka nowych fotek. One się tu pojawią. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak. Garbusik, no, wygląda już ślicznie. To się przekonacie. Oczywiście dajcie mi skończyć gadać, to będzie na końcu odcinka. Garbusik ślicznie wygląda. Myślę, że w ciągu 2 tygodni będzie już gotowy, będzie jeżdżący. Jeszcze nie wiem, czy będzie okazja go gdzieś zobaczyć na żywo, ale pomyślimy. No i sprawy Gwiezdnowojenne są takie, że robię kolejne 2 kostiumy i... trzeci jest planowany, więc myślę, że na kilku konwentach będzie można mnie spotkać. Oczywiście ja zrobię w końcu filmik w pełnej zbroi, żebyście, chociaż widzieliście zdjęcia, to wiecie jak to wygląda. Ale następny kostium, jak będzie skończony, to też zobaczycie zdjęcie, pochwalę się wam i kurczaki, nie będzie tak jak ostatnio, że szukam bielaka na plecach. Chłopaki, to było po prostu genialne. Odnośnie kanału, kurczaki, mówiłem, będzie powrót, ale dopiero po sesji albo w trakcie sesji. Po sesji albo w trakcie sesji. I właśnie ostatnimi czasy, kurczaki, zastanawiam się, czy to War Dogs sobie kupić. Wszyscy się tym tak podjarają. Brakuje mi dobrego sandboxa. Ubisoft świetnie wykorzystał fakt, że GTA 5 jeszcze nie wyszło na pecety i dał nam sandboxową grę. Oczywiście to jest plus. Ja poczekam może chwilkę, aż update'y wszelkie przejdą. Wiecie, ja lubię grać w grę, w której nie mam jakichś irytujących bugów, a był tak wielki pocisk, że kurczaki, naprawdę wolę poczekać na patcha. Wyjdzie patch, mogę kupić grę. Zastanawiam się nad kolekcjonerką, tam seksowna czapka i komiks, strasznie mi się podobają. Wiem, że wszyscy to noszą, wszyscy mają miniaturki z tym, ale według mnie ładnie to wygląda. Pomyślmy. Okej, braki czeki.
nie wiecie, o co chodzi, prawda? Okej, na dole, tam, dla każdego chętnego do zagrania w Stalkera, w opisie filmu będzie link do Lost Alphy, czyli tak zwanego Stalker Dream. Bardzo serdecznie polecam. Jeśli skusicie się, żeby zagrać, to są cztery party do pobrania. Jeśli skusicie się, żeby zagrać, to zachęcam do dzielenia się swoimi screenami na fanpage'u Bielak 206. Chętnie sobie poglądam jakieś ciekawe sytuacje, które wam się zdarzyły. Oczywiście wiecie, że ja kocham uniwersum Stalkera, a tak samo jak Metro 2033 zawsze będę z nim. I bardzo chętnie zobaczę jakieś wasze screeny, więc możecie słać. No i oczywiście polecam Facebook tego ciecia, czyli Facebook Bielak 206 fanpage, który aktualnie jest prowadzony przez niego. Bardzo słabo mu to idzie. Alex stwierdziła, że ma was dość. Dlatego Bielak jest sam i słabo mu to idzie, ale robi co może. Serdecznie polecam też zasubskrybowanie strefy live, na której odbywałem się live streamy, dołączenie do grupy Division 206 na Steam, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co robię, łącznie z tym, w co gram. I myślę, że w sumie to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam do subskrybowania, chociaż wiem, że zamulałem. Zapraszam was do lajkowania, chociaż wiem, że zamulałem. Lajkowanie? Jezus, to jest żebractwo łapki. A mój kanał jeszcze wybijemy, myślę, że w tym roku do 10 tysięcy nie dojdę, tak jak było planowane, ale... No wiecie, tak częstotliwość materiałów i to, że... No, powiem wam tak, jakbym na każdym konwencie miał kamerę i mógł to wrzucić na YouTube'a. To by było fajnie. Ale niestety no, nie mam prywatnego fotografa, ani kamerzysty, ani kogoś, kto by mi to obrabiał, ja to wszystko obrabiam sam. A ja do technikaliów, ja się nie mogę technicznych rzeczy trzymać. Blind wysłał mi, jak się zalogować na administrację strefy. Powiem wam, że otworzyłem, popatrzyłem i zgasiłem. Tyle to jest moich technikali, ja umiem tylko pieprzyć bez sensu. Wyjątkowo w tym odcinku się udało. Więc ja, Tomek, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Kurczaki, przymulałem, wiem, zanudziłem, wiem, kurczaki, do